program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem programu jest firma Beko, producent nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD. Sponsorem programu jest firma Tubondzin, producent płytek ceramicznych. Przed nami remont łazienki. Prace już trwają. Zdecydowaliśmy się na neutralny, sprawdzony, minimalistyczny zestaw płytek. Czyli biel, szarość i dodatki drewna. Drewno w postaci gresu, bardzo ładnie imitująca gres płytka Royal Place Wood. W cieplutkim kolorze, z lekką strukturą. Reszta ścian to będą białe płytki, również z tej kolekcji, tak żeby formatowo nam się to zgodziło, czyli Royal Place White. I szara podłoga, neutralna, niebrudząca się, praktyczna. Ta łazienka nie jest duża, ale tak rozmieściliśmy wszystkie funkcje, żeby znalazł się tam dosyć duży prysznic, ładne oświetlenie, lampki dekoracyjne nad lustrem i pralka. Pralka pod blatem. Chcemy, żeby blat był drewniany, ale nie musi to być drewno, drewno. Możemy tutaj wykorzystać płytkę idealnie imitującą drewno z tej samej kolekcji, tak żeby wszystko spójnie kolorystycznie zagrało. Ania, dekoratorium. Tak, dekoratorium to jest nasz nowy sklep internetowy www.dekoratorium.pl. Znajdziesz tutaj wszystkie nasze produkty, nie tylko z oferty Magnata, ale także z oferty Śnieżki i z marki Vidaron. Także wszystkie produkty potrzebne do renowacji, wykańczania pomieszczeń dla domu, dla tarasu w jednym miejscu. Czyli zamawiam, kupuję z dostawą do domu. Zamawiasz, kupujesz z dostawą do domu. Szybko i wygodnie. Oświetlenie w łazience jest bardzo ważne. Powinno być rozmieszczone równomiernie, tak żeby nie oświetlać tylko środka wnętrza, ale również wszystkie kąty. Taką możliwość daje nam sufit podwieszony. Dlatego, że nie tylko
można polepszyć proporcje wnętrza, ale możemy właśnie rozmieścić światełka najlepiej z regulowanym źródłem. Wtedy sufit, dobrze doświetlony, pełni funkcję ogólnego doświetlenia łazienki, natomiast kinkiety mogą spełniać czysto dekoracyjną funkcję, która też wprowadza nas w odpowiedni nastrój. Nowoczesna pralka Beko, nowe technologie i ukłon Beko w kierunku domu inteligentnego, czyli tą pralką możemy sterować ze specjalnej aplikacji w telefonie. Zawiera specjalne programy, takie jak program parowy, umożliwiający lepsze usuwanie zabrudzeń oraz łatwiejsze prasowanie. Posiada też silnik inwerterowy, gwarantujący dłuższą żywotność i niezawodność pralki. I wiele innych funkcji, jak na przykład Baby Protect czy funkcja Pupil. To o czym mieliśmy rozmawiać? O serii Simon 82 Detail. Tu jest o czym rozmawiać, bo jest aż 39 różnych kolorów ramek. Oj tak. Ale wszystkie te kolory to są detale. Detale, które występują na obrzeżach tej serii, bo z przodu są tylko trzy kolory, tak jak ci kiedyś mówiłem. Biały, srebrny i grafitowy, a wszystko to, co jest najciekawsze, jest detalem, który obramowuje tą ramkę. Drewniany gres w łazience, który oczywiście bardzo ładnie imituje to drewno, super wygląda i się sprawdza, tylko trzeba uważać, żeby nie zrobić efektu sauny, czyli żeby nie przesadzić z tym drewnem. No tutaj akurat tej przesady nie ma, bo ta łazienka, dominujące kolory w tej łazience to jest szarość, szara jest podłoga, biel i szare ściany. I czarny akcent, który dodaje takiego pazura tej łazience. Tak, czarna jest pralka, czarne są dodatki. Czarne będą również ręczniki, co ty na to? Bardzo fajny pomysł, chociaż wolę takie szare. Czarne akcenty, armatura, dodatki wprowadzają bardzo loftowy klimat w każdym wnętrzu. Trzy kolory płytek. Biała, gładka i ryflowana, drewnopodobna i kamiennopodobna szara na podłodze. To wszystko stanowi świetne tło do czarnych dodatków. W tej chwili bardzo modne są takie czarne wykończenia w łazienkach. Wprowadzają styl loftowy i bardzo nowoczesny. Żeby koncepcja była spójna, to również kontakty muszą być czarne i oczywiście pralka. Pralka Beko o bardzo dobrych parametrach, czarna i matowa. Thank you.
program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem programu jest firma Beko, producent nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD. Sponsorem programu była firma Tubandzin, producent płytek ceramicznych.